Witam wszystkich na konferencji prasowej. Po przerwie reprezentacyjnej spotykamy się przed meczem Arki z Miedzią Legnica. Witam trenera Wojciecha Łobodzińskiego. Witam. Oraz jest z nami w imieniu zespołu Karol Czubak. Witam. Witam. Proszę Państwa, będzie to 22. konfrontacja obu drużyn. Bilans do tej pory korzystny dla żółto-niebieskich. No, jedna wygrana Miedzi w Gdyni miała właśnie miejsce dwa sezony temu, wówczas Miedź tutaj awansowała. Był także po drugiej stronie barykady obecny tutaj trener, ale jest jeszcze taka ciekawostka, że w jednym chyba z historii meczów Arki w ogóle takim spotkaniu rollercoaster prawdziwy 4-4 w Legnicy w 2014. Tam wynik właśnie trener otworzył, a wyrównał po dwóch minutach Antoni Łukasiewicz. Ostatecznie skończyło się 4-4 i pamiętamy, że w tym współczesnym ostatnim dziesięcioleciu właśnie był to jeden z takich zwariowanych meczów. Teraz zapewne trener będzie przede wszystkim intensywnie myślał o tym, jak trafić do siatki Miedzi. Mają jego podopieczni, w tym Karol Czubak tutaj obecny. Zapraszam w takim razie do pytań. Myślę, że po przerwie też Państwo jesteście ciekawi, jak te przygotowania przez ostatni okres przebiegały. Bardzo proszę. Witam, trenerze, Jarek Woliński, magazyn Pomorski. Trenerze, tak jak już Tomek nawiązał, jak wyglądał ten okres przygotowawczy, ten okres ostatnie dwa tygodnie, po który zawodnicy, podejrzewam, mieli niewesołe miny. Jak to wyglądało? Chyba z minami, no to się do Czubiego możemy zapytać. No było mocno, na pewno mocno było. Nie rozegraliśmy sparingu żadnego z tego względu, że chcieliśmy trochę dać zawodników do drugiej drużyny, do juniorów. Niewiele to pomogło, jak wiemy, ale przynajmniej mieli rozegrane minuty. No tak, popracowaliśmy trochę mocniej. Na szczęście też ta sytuacja zdrowotna się poprawiła i no, pomimo tej pauzy za kartki dwóch zawodników, to jesteśmy gotowi. No właśnie, dwa ostatnie mecze, dwie porażki. Czy drużyna już doszła do siebie psychicznie, czy jeszcze gdzieś z tyłu głowy są te wyniki? Znaczy, no, budujemy te nasze relacje, żeby takie rzeczy nie działały jakoś fatalnie na nas. Wydaje mi się, że w tej chwili drużyna na treningach przynajmniej dobrze reaguje na to, co się wydarzyło. No i tyle mogę powiedzieć. No mecz pokaże, bo trening treningiem, a później weryfikacja przychodzi w meczu ligowym. Andrzej Zizierski, Telewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, chcielibyśmy pana zawodników pytać o sportowe tylko i wyłącznie rzeczy, ale nie da się uciec od pewnych, nazwijmy to, pozasportowych elementów, bo co byście panowie nie powiedzieli, że wy jesteście odgrania tylko i wyłącznie, to jednak te rzeczy są. Ja mam tutaj na myśli chociażby to, taki powrót do tego spotkania z Odrą Opole, gdzie sam pan na konferencji prasowej był zaskoczony, że taki mecz można było przegrać. Ale trudno nie odnieść wrażenia, że na tym meczu trudno było znaleźć drużynę jako Arkę. Jak z tym sobie pan radzi? Bo Odra nie zagrała żadnego wspaniałego meczu. Odra praktycznie nie miała sytuacji. Ale też Arka nie była na tym meczu drużyną. Jak właśnie pan z tym sobie poradził? Znaczy, no, staram się bazować często na świadomości piłkarzy i o tym, że tak jak już wiele razy powtarzałem, że to jest młody zespół i oni nie mogą myśleć tylko o tym, co tu i teraz, więc ta ich kariera może się potoczyć różnie i naprawdę, jeśli chodzi o te sposoby motywacji, to jest ich sporo. No, ten mecz z Odrą ja wiedziałem, że taki może być, no bo Odra w ten sposób gra po prostu i no niestety ten jeden błąd indywidualny zaważył, że to my przegraliśmy. W drugą stronę mogło być, gdyby Czubi tam lepiej uderzył, może. To mogło być w drugą stronę 1-0, więc ja bym tutaj wielkiego defetyzmu nie siał, bo ja uważam, że my jesteśmy w stanie seryjnie wygrywać. Naprawdę jestem skłonny w to uwierzyć. Zresztą po tym potencjale piłkarzy, jaki jest, i po tych powrotach po kontuzjach Kapaniego czy Adamczyka, znowu wydaje mi się, że możemy być mocni. Może jeszcze Karol do tego, bo skoro padło słowo drużyna, też miałeś takie symboliczne zejście po tym meczu i też były różne teorie przy tym snute. Może też się odniesiesz w takim razie do tego pytania. Nie, no moje zejście było spowodowane po prostu taką czystą złością sportową, że nie udało się wygrać tego meczu, a chociażby zdobyć jednego punktu, bo mecz się tak toczył, że
że mogła zadecydować jedna bramka o zwycięstwie, czy jeden błąd. Niestety przytrafił nam się ten błąd, to my straciliśmy tą bramkę i wracaliśmy do domu z zerowym dorobkiem, a mogliśmy spokojnie w tym meczu powalczyć o zwycięstwo. Powiedział pan, możemy wygrywać seryjnie, ale do tego przede wszystkim potrzebna jest bardzo dobra gra w defensywie. Macie praktycznie, obojętnie czy u siebie, czy na wyjeździe, dwie bramki stracone w każdym meczu. Do tego w tym meczu wypada panu dwóch zawodników środkowych obrońców. Więc jak pan do tego elementu się odniesie, wydaje mi się, że on jest dość kluczowy, bo jednak ta pierwsza liga pokazuje, że jeśli się nie traci bramki z tyłu, no to szansa zwycięstwa jest zdecydowanie większa. No tak jak już kiedyś podkreślałem, że ta praca nad tą defensywą na pewno była większa. No też trzeba pamiętać o tym, że Arka jako drużyna, jako klub, to jest zespół zawsze grający ofensywnie, więc tutaj bym nie chciał tego DNA zabierać tej drużynie i na pewno się rozwijać. Oczywiście ten mecz z pięcioma bramkami dzisiaj to bym chciał jak najszybciej zapomnieć, jeżeli chodzi o grę obronną. Ale tak poza tym to ta gra obronna nie wyglądała aż tak źle, czy w Rzeszowie, bo tam dwa karne, czy z Tychami u siebie. Wydaje mi się, że nie wyglądała tak źle. No, z Odrą, tak jak mówię, jeden indywidualny błąd. Także wyjmując ten mecz z Wisłą Kraków, wydaje mi się, że nie jest tak bardzo źle. Oczywiście jest problemem dla nas to, że nie ma dwóch podstawowych środkowych obrońców, no ale są kolejni i spróbujemy sobie to zaradzić. Pytanie do Karola. Karol, wszyscy trzymali kciuki, kibice, żebyś został w Gdyni. Jaka jest twoja faktyczna sytuacja? Zostajesz na dłużej, czy to jeszcze jest owiane tajemnicą? No, póki jestem tutaj, no to gram do Arki. No, nie planuję żadnego odejścia w tym momencie. Skupiłem się już całkowicie na tym, że jestem tutaj, bo ten, powiedzmy, okres transferowy, gdzie można było robić transfery, był dla mnie taki dość burzliwy, ciężki. Gdzieś też miałem to w głowie, cały czas mnie to męczyło, a teraz myślę, że sytuacja się uspokoiła, wiem, że zostaję tutaj i mogę się skupić w 100% na grzewalce. Dzień dobry, Jacek Łuczyński, Trójmiasto.pl. Do trenera i w nawiązaniu do obrońców i obrony. Zwykło się mawiać, że żeby grać na trzech obrońców, trzeba mieć ich pięciu. Te dwóch wypadło, czy nie korci pana, żeby zagrać dwoma tylko środkowymi obrońcami i wrócić do ustawienia z czterema obrońcami? Nie korci mnie. Oczywiście szykujemy różne warianty na ten mecz, no bo mecz trwa 90 minut, różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale mamy środkowych obrońców. Mamy zawodników, którzy mogą grać i na wahadle, i na środku obrony, więc są na tyle uniwersalni, że spokojnie sobie poradzą. I też pytanie jeszcze o Lipkowskiego, bo on chyba nie zagrał nic na kadrze, go nie było, prawda? Czy to też jest jakiś problem jeszcze dodatkowy, jeśli chodzi o defensywę? Znaczy, byliśmy w kontakcie ze sztabem reprezentacji, widzieliśmy, jak trenuje. No, to oczywiście, że szkoda dla niego, że nie zagrał, ale jeżeli chodzi o ten cały proces treningowy, to jest na odpowiednim poziomie. Troszkę jeszcze z nim popracujemy indywidualnie, czy po powrocie, i powinien być gotowy. I pytanie do obu panów, no bo przez te dwa tygodnie, a może nawet troszkę wcześniej, chyba nawet mniej niż o piłce pisaliśmy. I kibice pewno też mówili o tym, co dzieje się w klubie, na ile no, te rozmowy, które panowie prowadzili z kierownictwem klubu, no, mają wpływ na taką bieżącą waszą zarówno sytuację sportową, jak i taką rodzinną. Jeśli mógłbym taką szerszą refleksję poprosić, nie tylko sportową. No myślę, że sytuacja w klubie wiadomo jaka jest gdzieś każdy ma to w głowie, mimo że większość zespołu jest też doświadczona, to też ciężko od tego uciec, mimo że chcemy się od tego odciąć i o tym nie myśleć, skupiać się jedynie na graniu w piłkę, to z mojej perspektywy wydaje mi się, że każdy gdzieś to z tyłu, mimo że może gdzieś daleko z tyłu głowy, ale na pewno gdzieś to siedzi. Znaczy ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że ja na razie jako tako w drużynie, jeżeli chodzi o organizację w klubie i przygotowania, to na razie tego nie odczuwamy, żeby było tak źle, jak to wszyscy mówią dookoła, więc
nie możemy myśleć o niczym innym, jak tylko o meczu, no bo to było chore, żebym ja jako trener się zajmował sprawami organizacyjnymi w klubie, więc uważam, że to by nie miało sensu. Moje ostatnie pytanie, no takie mam nadzieję bardziej sympatyczne do trenera. Ta Miedź Legnica, no Tomek tutaj trenera naprowadzał na te sentymentalne wątki, zarówno miłe dla Miedzi, mniej miłe dla Arki, bo to wtedy pan wygrywał i strzelał bramki. I w nawiązaniu właśnie zarówno do tego wątku sentymentalnego, jak i w nawiązaniu, że taki dwumet z Miedzią się szykuje, no co prawda troszkę będzie dni odpoczynku i rozumiem, że nie rozgrywa pan tego jako dwumecz, tylko o tamtym meczu zaczniecie myśleć pewno bliżej tamtego meczu, a teraz jest chyba koncentracja tylko na tym jednym, ale to taka moja sugestia, jak to jest naprawdę. Proszę trenera, dziękuję bardzo. No nie, też nie będę ukrywał, że jest to wyjątkowe spotkanie dla mnie, no bo spędziłem tam 10 lat i po prostu wielu przyjaciół przyjedzie tutaj jeszcze pracujących w klubie. No jak to było w piłce, jako piłkarz zmieniałem kluby, jako trener zmieniałem kluby, będę chciał wygrać i tutaj sentymentów na pewno żadnych nie będzie. Wydaje mi się, że na tyle znam trenera, który był moim asystentem i zawodników, którzy za moich czasów jeszcze grali, że jestem w stanie się przygotować lepiej jak oni na nas. Wydaje mi się, że tu może być nasza przewaga, oczywiście, tak jak podkreślałem wcześniej, że to boisko zweryfikuje, jeżeli chodzi o mecz pucharowy, to nie, na razie nie myślimy o tym, no bo mamy dwa mecze ligowe i w sumie to jest najważniejsze na teraz. No właśnie, jeśli już jesteśmy przy tym meczu z Miedzią, panie trenerze, no jest to zespół, który potrafi konsekwentnie grać. Bardzo, czasami może nawet dla drużyny przeciwnika niewygodnie, ale bardzo konsekwentnie. Zresztą ten mecz z Wisłą Kraków widać było, że to jest drużyna, która potrafi grać długo, konsekwentnie i cierpliwie. Czy dla pana to właśnie będzie problem, że ta Miedź nie jest taka, no pan powiedział, Arka gra bardzo widowiskowo, właśnie Miedź nie jest widowiskowa, tylko bardziej konsekwentna? Czy sądzi pan, że to jest dla was jakaś szansa? Czy Miedź na pewno gra bezpośrednio bardzo. To nie jest zespół, który wymienia naście, kilkadziesiąt podań, tylko są bardzo konkretni. Bardzo szybko starają się przedostać pod bramkę przeciwnika. I to widać. Oczywiście mają też swoje deficyty, które na pewno dostrzegamy, ale no trzeba powiedzieć, że to jest jeden z faworytów do awansu i nawet jeżeli chodzi o budżet, czy o szerokość kadry swojej, więc to na pewno się mierzymy z zespołem potencjalnie jednym z lepszych w tej lidze, więc to na pewno to widać, ale też tak jak mówię, no, widzimy swoje szanse. Po tych, no powiedzmy, że prawie połowie już meczy, które w tej rundzie są. Jak pan ocenia, czy to, co sobie pan zaplanował jako trener, to jest coś, co w jakim procencie zostało przez pana zrealizowane? I czy gdyby wiedział pan, że będzie tak jak dzisiaj, to podjąłby pan taką samą decyzję i jest pan, że tak powiem, w tej chwili na jakiejś tam, powiedzmy, dobrej drodze, żeby to zrealizować w drugiej części tej rundy? Czy no, wiele rzeczy się nie ułożyło tak, jak chcieliśmy. Przede wszystkim coś, co nie mieliśmy wpływu, czyli te kontuzje i na to doprowadzanie tych zawodników doświadczonych, czy mniej, ale jakościowych do dyspozycji trwało długo i były komplikacje, więc tutaj widziałbym największy problem w tym, co się wydarzyło do tej pory. No też mogę ze swojej strony powiedzieć, że sytuacja z kibicami też by się przydała, w sensie nie pomaga, bo chcielibyśmy tych kibiców widzieć na meczu. Ja wiem, jak to, przyjrzałem sobie jako piłkarz i trener, jak to oddziałuje na atmosferę tutaj na przeciwnika i ja uważam, że to naprawdę ma znaczenie. Atmosfera taka sparingu nie sprzyja i naprawdę ta presja nawet na sędziego czy na przeciwników ze strony kibiców ma znaczenie. I oczywiście nie będę się mieszał w politykę, ale ze swojej strony mogę tylko prosić kibiców, żeby wrócili na stadion, bo na pewno piłkarze to odczują. Czy są jeszcze pytania, panowie? Nie? Dziękuję w takim razie, zapraszam na spotkanie w niedzielę.